cała branża lotnicza, w tym krakowskie lotnisko, przygotowuje się i z utęsknieniem czeka na lato 2021, wierząc, że pokonamy tą pandemię i mimo wszystkich restrykcji i zasad, które zapewne z nami pozostaną na dłużej, klienci, czyli pasażerowie, powrócą zarówno na krakowskie lotnisko, aby udać się w podróż w każdy zakątek świata, ale także powrócą do Krakowa i do Małopolski, jakże urokliwej i pięknej. Z uwagi na to, że koronawirus rozprzestrzenia się dość szybko, część państw zdecydowała się na prowadzenie kwarantanny lub jednocześnie wymogu testowania różnymi testami. W związku z tym w Kraków Airport wprowadzona została możliwość przetestowania się pasażerów trzema różnymi testami. Są to testy antygenowe, tak zwane szybkie testy, na których wynik czeka się do 25 minut. Testy RT-LAMP, które dają możliwość przetestowania się pod kątem obecności koronawirusa z wynikiem do 60 minut. Jak również testy PCR, na których wynik czekamy od 3 do 24 godzin. Uruchomienie punktów wymazowych jest tak naprawdę odpowiedzią na potrzeby pasażerów, czyli tak naprawdę wymogi, które stawiają przewoźnicy lotniczy w odpowiedzi również na te restrykcje wjazdowe poszczególnych państw. Niektóre z nich wymagają testowania na 4 godziny przed odlotem. W związku z tym pasażer przyjeżdżający na lotnisko bardzo często jest zaskakiwany takim właśnie wymogiem i my, ponieważ chcemy umożliwić pasażerom podróż, zdecydowaliśmy się na uruchomienie takiego dużego punktu wymazowego na parkingu terenowym P2 i ten punkt czynny jest na 4 godziny przed pierwszym odlotem w danym dniu, aż do ostatniego odlotu, tak by wszyscy pasażerowie mogli z niego skorzystać. Dzisiaj prawdopodobnie na dłużej zostaną z nami zasady sanitarne, jak badanie temperatury, pewne zasady higieny, które na co dzień spotykamy w każdym miejscu publicznym, czy nawet w domach. Każdy z nas stosuje, ale wydaje się, że rozmowa o zasadach sanitarnych na poziomie europejskim trwa. Czy to będzie kierunek obowiązkowego, czy obligatoryjnego testowania, czy jakiejś formy paszportu sanitarnego. Ale my musimy być na to gotowi, żeby sprostać tym oczekiwaniom naszych pasażerów. I dlatego kolejne punkty do testowania na Kraków Airport powstają. I wszyscy mamy nadzieję, że będą mogły obsłużyć jak najwięcej pasażerów w lecie 2021.